Schowaj broń, elfie. Przyszedłem porozmawiać. Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową. Leżała do jego wysokości Demavenda, jaśnie oświeconego pana Edirn, suwerena Doliny Pontaru i tak dalej, i tak dalej. A ty kim jesteś? Przyjaciele nie ludzi. Mam propozycję. Mów. Szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopająk. Czego chcesz? Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek foltest. Ale potrzebuję pomocy. Ledwo uszedłem obławie w Edirn. Przydałby mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych Skojatel. Nie chcę złota. Sława zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. O, twój podopieczny dopadł Nekera. Pora iść. To jak, elfie, dogadaliśmy się? Flotsam powinno być za cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. Co jest? Okres ma? Zimna jak diabli. Chodź, wiedźminie! Wiedźminie, czekamy! Dobry psia jego dobry, mać. Dobry, chodź wreszcie. Mać, dobry. Wiedźminie, czekamy! Zimna jak diabli. Chodź, wiedźminie! Jakieś wieści od twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorvet.
Wiesz, gdzie jesteśmy? W lesie? Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę, do Jorweta? Wiem o Dolinie Pontaru więcej, niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demavendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Słyszycie? Śmierdzi elfem. Vernon Roche! Od 4 lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Odpowiedzialny za pacyfikację podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów. Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorwet! Zwykły skurwysyn. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Gdzie twoje komando? Nie udało im się wymknąć z obławy? Są dokładnie tam, gdzie być powinni. Zapewniam cię, że żadna ludzka obława nie zatrzyma Skojatel. Od kiedy wiewiórki wysługują się najemnymi mordercami? Dłan w służbie Skojatel. Nisko upadliście. Najemny morderca. Można go tak nazwać. Ale dłan? Niezupełnie. Nie o przynależność rasową tu chodzi. Właśnie to ona jest kością niezgody. My mamy śpiczaste uszy, wy okrągłe. Jesteśmy długowieczni, lecz jest nas niewielu. Wy zaś mnożycie się jak króliki. Na szczęście szybko zdychacie. Jedni i drudzy próbują udowodnić, że to ich uszy mają właściwy kształt. Na tym, właśnie na tym polega wojna ras. To z tego powodu ludzie i elfy zabijają się nawzajem od ponad 400 lat. Wszystko przez kształt małżowiny. Jest z wami królobójca. O niego nam chodzi. W takim razie mamy konflikt interesów. Ten królobójca jest pod moją ochroną. Nie wydam go. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam...